Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej lekcji WOS-u Oko na Społeczeństwo. Tak się nazywa nasz cykl i staramy się czegoś dowiedzieć na temat tego, jak nasze społeczeństwo funkcjonuje, jakie są prawidła i mechanizmy tych trybów, co smaruje te tryby w społeczeństwie i jak się w tym wszystkim odnaleźć. Rozmawiamy sobie teraz od kilku już odcinków, od kilku już lekcji. O takich socjologicznych podstawach społeczeństwa. Dzisiaj przejdziemy już nieco na granicę kategorii politycznych, dlatego że będziemy sobie mówić o problemach społecznych, a problemy społeczne nierozerwalnie wiążą się z polityką, nierozerwalnie wiążą się również z pewnymi ideologiami społecznymi, jeżeli tak można powiedzieć, na pewno z ideologiami politycznymi, bo Zupełnie inne podejście do polityki państwa względem społeczeństwa, będą mieli komuniści, już mówię o, o, o skrajnych przykładach, a z drugiej strony, ci skrajni libertarianie, czy leseferyści, więc no tacy już bardzo skrajni no, liberałowie, więc tego się pogodzić nie da. To są dwa bieguny tego życia społecznego. No, na całe szczęście mamy. We współczesnych nurtach politycznych w naszym kraju raczej tych skrajności nie ma. Oczywiście jest lewica, jest prawica, one też mają zupełnie inne poglądy na to, jak społeczeństwo ma funkcjonować, no ale aż tak radykalnych różnic nie ma. Tym bardziej, że polskie prawo zakazuje odwoływania się do reżimów totalitarnych i do ustrojów totalitarnych, jeśli chodzi właśnie o, o komunizm chociażby, a Takich partii skrajnie lesaferystycznych czy libertariańskich nie ma w głównym nurcie. Oczywiście zaraz pewnie niektórzy się obruszą, A co z korwinem Mika, a co z tą wolnorynkową częścią Konfederacji? Owszem, ale nawet oni nie głoszą tak radykalnych test i tak radykalnych twierdzeń, że wszyscy powinni zajmować się sobą samy, samym, a państwo powinno mieć tylko wojsko i policję i nic więcej. Oczywiście te argumenty pojawiają się w nurcie. Debaty publicznej, debaty politycznej, ale jestem przekonany o tym, że jak dotychczas i pewnie w najbliższym czasie tego typu poglądy nie będą miały zbyt dużego poparcia w polskim społeczeństwie. No i teraz lewica powie na całe szczęście, a liberałowie powiedzą niestety. Dobrze, moi drodzy, dzisiaj znowu będziemy korzystać z naszego podręcznika Nowej Ery, będziemy korzystać z podręcznika w Centrum Uwagi. I właśnie teraz się do niego, pozwólcie powolutku, przeniesiemy. Nie jesteśmy w problemach życia społecznego w Polsce. Moi drodzy, na samym początku trzeba powiedzieć parę słów na temat wykluczenia społecznego. Czym jest, moi drodzy, to wykluczenie społeczne? Wykluczenie społeczne, według definicji w waszym podręczniku, polega na niepodejmowaniu przez jednostki zwyczajowej i społecznie akceptowalnej drogi życiowej lub podchodzeniu od niej i powoduje brak możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Jego przyczynami najczęściej są ubóstwo, bezrobocie, niski poziom wykształcenia, uzależnienia i kryminalna przyszłość, moi drodzy. I w tej definicji mamy właśnie cały spektrum tych problemów życia społecznego w Polsce. Więc mamy wy... dlaczego człowiek jest wykluczony? Przez bezrobocie, przez ubóstwo, przez brak wykształcenia, przez przestępczość. Więc to wszystko moi drodzy są właśnie te problemy życia społecznego w Polsce i o tych problemach właśnie dzisiaj sobie będziemy właśnie dzisiaj sobie będziemy moi drodzy rozmawiać, bo to nie jest tak, że masy ludzi decydują się na to, żeby być wykluczonymi, żeby nie chodzić do kina, żeby nie chodzić do teatru, żeby nie mieć z czego zrobić obiadu, żeby nie mieć za co kupić dzieciom książek, butów i ubrań, to tak nie jest. To naprawdę bardzo niewiele osób decyduje się właśnie na tego typu styl życia, a wydaje mi się, że będą to naprawdę jakieś pojedyncze, pojedyncze przypadki. Podobnie z bezdomnością. Oczywiście mówimy o wyuczonej bezdomności, o przyzwyczajeniu się do bezdomności. Tak, to jest prawda, tak działa psychologia, ale zapewniam was, że jakbyśmy spytali któregokolwiek bezdomnego, alkoholika, narkomana, czy kiedyś w młodości myślał, że będzie wiódł takie życie, każdy powie, że, że nigdy w najśmielszych, nawet i najgorszych snach nie przewidywał, że, taki, że takie będzie jego życie. Więc skąd się to wykluczenie bierze? Skąd to wykluczenie yy, gdzieś musi się pojawiać? I czy jest to problem yy, z. Nas, czyli społeczeństwa, czy państwa, czy problem wspólnoty, czy jest to problem jednak złych wyborów tego, tego człowieka. Oczywiście, moi drodzy, odpowiedź jak to w osie, jak to w naukach społecznych nie jest oczywista i nie jest prosta, dlatego że nie można jednoznacznie odpowiedzieć na, ten, na, na, na tak postawione pytanie, bo zarówno może być jedno, jak i drugie. Oczywiście, moi drodzy, zjawisko wykluczenia społecznego najczęściej dotyka osób, które funkcjonują w niekorzystnych pod względem materialnym warunkach, a więc no bezdomni, żebracy, ale oni też skądś się tam wzięli. Są to też ludzie, którzy zostali objęci niekorzystnym procesem społecznym, na przykład przekształceń w gospodarce. I teraz, moi drodzy, był plan Balcerowicza na początku lat 90. XX wieku, gdzie zlikwidowano wszystkie państwowe gospodarstwa rolne. To były takie za komuny utworzone yy, konglomeraty rolniczo-przemysłowe, w których yy, pracowało ileś set bądź tysięcy osób, najczęściej set, bądź w mniejszych dziesiąt. I byli traktorzyści, kombajniści, byli, były osoby, które zajmowały się krowami, były osoby, które zajmowały się dojeniem krów, ubojem przetwarzaniem tej żywności byli księgowi w takich PGR-ach. No i to wszystko zostało jednym podpisem zlikwidowane. PGR został zlikwidowane, majątek został sprzedany i ci wszyscy albo zostawiony samemu sobie i ci wszyscy ludzie, którzy tam pracowali, tak naprawdę zostali z niczym, bo raz nie mieli kwalifikacji, no bo skoro komuna miała trwać zawsze i to zawsze będę tym zawsze będę tym traktorzystą czy kombajnistą nie mieli perspektyw, bo do najbliższego miasta było co najmniej kilka albo nawet kilkanaście kilometrów i to najczęściej były małe miasteczka. W okolicy nie było żadnej większej rozwiniętej gałęzi gospodarki, więc to co czekało tych ludzi to bezrobocie, bezrobocie i beznadzieja i do tej pory, zobaczcie 30 prawie lat po transformacji ustrojowej nadal są, szczególnie w północnych regionach województwa warmińsko-mazurskiego. Nadal mamy do czynienia z wsiami popagierowskimi, z wsiami, w których no, ludzie żyją tak, jakby się czas zatrzymał i korzystają z pomocy państwa, korzystają z tego, co akurat się trafi, z jakichś dorywczych prac, często wyjeżdżają na zachód za chlebem, więc te zjawiska niekorzystne dla społeczeństwa, te zjawiska cały czas się nawarstwiają i tak naprawdę. Nie ma systemowej odpowiedzi na to, jak rozwiązać ten problem właśnie z tymi ludźmi, którzy zostali objęci tymi niekorzystnymi procesami społecznymi. Kolejna kategoria ludzi to są ludzie, którzy nie dysponują umiejętnościami umożliwiającymi im efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie, czyli osoby słabo wykształcone, to co mówiliśmy osoby, które nie, do, nie posiadają dostępu do instytucji i organizacji umożliwiających rozwój kwalifikacji. Znowu mamy tutaj do czynienia z tymi wsiami popegeerowskimi, gdzie nie ma szkół, nie ma uniwersytetów, nie ma nawet w pobliżu kursów, przy które mogłyby przekwalifikować danego człowieka, zresztą co miałby robić, skoro nie ma biznesu i nie ma, nie ma przemysłu gdzieś, gdzieś dookoła. Ale też, moi drodzy, osoby wykluczone to będą takie, które doświadczyły dyskryminacji o charakterze kulturowym czy stereotypowym, tutaj moi drodzy, możemy mieć do czynienia chociażby ze społecznością romską, z imigrantami, często jest tak, że są odrzucani. Teraz może mniej i dzięki Bogu to się zmieniło. Ale kiedyś, jak ktoś o odmiennym kolorze skóry, skóry szedł przez miasto, szczególnie mniejsze, to zdarzały się głośne komentarze. Nawet zdarzają się do dzisiaj komentarze, jeżeli idzie na przykład człowiek z zespołem Downa. Czy ma, mama niesie ze sobą dziecko w wózku wiezie ze spam nadal zdarzają się komentarze typu: Takie coś powinno zostać w domu, sam byłem świadkiem czegoś takiego, więc dyskryminacja i stereotypowe patrzenie na ludzi nadal jest przyczyną i nadal jest pewnym takim, pewną taką iskrą zapalającą to właśnie wykluczenie społeczne, bo taka mama. Następnym razem zastanowi się, czy ma wyjść na ulicę, czy nie, czy nadal, czy ma y, przeżywać takie upokorzenia. To samo osoby o odmiennym kolorze skóry. No, skóry. Często czytam, y, czytamy chociażby wywiady z zagranicznymi piłkarzami, z Emanuelem Olisadebe, z Rogerem Guerreiro. Ostatnio był też, y, były też wywiady z innymi, którzy mówią, że przynajmniej raz w Polsce spotkali się właśnie z takim przejawem dyskryminacji na tle rasowym. Więc jeżeli ktoś ma słabszy charakter, może nie ma takiej siły, więc może się poddać tego typu negatywnym działaniom i to też będzie powodowało, że będzie taki człowiek czuł się wykluczony. Tutaj też dotknąłem kwestie niepełnosprawności, niepełnosprawność bardzo mocno wyklucza, chociaż istnieją państwowe fundusze, chociażby PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który Dofinansowuje czy to wózki, czy windy, czy edukację osób niepełnosprawnych, ale no, ta niepełnosprawność często wyklucza, dlatego że jeszcze są w naszym kraju wielkie bariery architektoniczne, jeszcze w naszym kraju na niepełnosprawność fizyczną patrzy się, jakby to też była niepełnosprawność intelektualna więc tutaj jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia. No i mamy jeszcze, moi drodzy, grupę uzależnionych narkomanów, alkoholików. Oczywiście też część osób mówi, że to jest ich własna wina. Pewnie tak, bo pewnie podjęli złe wybory, pewnie trafili w złe, w złe towarzystwo, ale tak samo ja miałem przez parę miesięcy na studiach możliwość pracy z bezdomnymi alkoholikami i żaden z nich nie chciał być alkoholikiem, ani nie chciał być bezdomnym, więc Oczywiście wolna wola w sięganiu po używki jest i tutaj nie można tego absolutnie wykluczyć, ale żaden z nich nie spodziewał się, że się uzależni i że to doprowadzi go na, na dno i doprowadzi go do tego wykluczenia społecznego. Pamiętajmy, że narkomania i alkoholizm to choroby, choroby, które są nieuleczalne, choroby, które można zaleczyć przez abstynencję, wspomaganą terapią, ale nigdy się ich nie wyleczy do końca. Bo wystarczy jeden kieliszek, wystarczy jeden skręt, żeby do tego, do tego nałogu powrócić. Więc to też jest kwestia tego, właśnie, że tacy ludzie trafiają, są wykluczeni społecznie. No i ostatnia kategoria wykluczenia, to są osoby poddane przemocy, czy to fizycznej, czy psychicznej, i taka przemoc bardzo często zaczyna się już w domach rodzinnych, gdzie dziecko słyszy, że się do niczego nie nadaje, że nic nie osiągnie, że nic nie potrafi. I tacy ludzie też na starcie swojego życia są już wykluczeni, dlatego że oni mają głęboko w sobie w siebie wdrukowane takie przeświadczenie, że się do niczego, że się do niczego nie nadaje. Świętej pamięci ksiądz Pawłukiewicz kiedyś mówił bardzo dobre rekolekcje na ten temat, właśnie jak zaakceptować samego siebie, więc jeżeli ktoś by chciał, to odsyłam, umieszczę linka. Umieszczę linka w opisie. Zachęcam do tego, żeby posłuchać, bo nawet jeżeli jesteś niewierzący, niewierząca, to tam są bardzo takie mocne, wydaje mi się, słowa o tym, jak rodzice mogą skrzywdzić swoje własne, swoje własne dzieci właśnie tego typu mówieniem. No, oczywiście można też to znaczy wykluczać człowieka poprzez stosowanie na nim przemocy fizycznej. Tutaj mam chociażby na myśli. Słyszało się często o takich obozach pracy, czy w Holandii, czy we Włoszech, gdzie zatrudniano ludzi z Europy Środkowej i Wschodniej, którzy chcieli dorobić, a potem okazywało się, że zabierano im paszporty, zamykano ich w jakichś barakach i kazano pracować ponad, ponad siły. To też jest, moi drodzy, wykluczające, bo taki człowiek traci swoją wolność. Pamiętajmy, moi drodzy, wykluczenie to jest zawsze utrata wolności, a wolność to jest coś, co definiuje istotę ludzką, która jest koroną stworzenia wolność, moi drodzy, wolna wola, jeżeli ktoś nam ją zabiera i nie jesteśmy w stanie powiedzieć nie, czy sprzeciwić się, czy wypowiedzieć własnego zdania, oczywiście w kulturalny i wyważony dla danego kontekstu i sytuacji sposób, to znaczy, że coś jest z naszą wolnością nie taki. Pamiętajmy o tym, moi drodzy, pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne, szczególnie jeśli wchodzicie, wchodzicie w dorosłość, pamiętajcie, że zawsze macie prawo powiedzieć nie i nikt wam tego nie zabierze i nikt nie może was za to, nie powinien was za to, za to ganić czy ranić. A więc mamy, moi drodzy, te podstawowe kategorie tego, co nas może wykluczać z tego życia społecznego. Przejdźmy dalej, moi drodzy. O następstwach wykluczenia społecznego nie będę już mówił, bo to oczywiście rozumiemy, to wiecie. Jak się czuje człowiek wykluczony, chociaż może tylko parę słów na ten temat. Moi drodzy, apatia, często depresja, brak wiary w siebie, często takie poczucie i branie tego, co się akurat zdarzy, a nie tego, co, to, czego, sami, czego sami chcemy. Bardzo często takie głębokie wykluczenie, poczucie głębokiego wykluczenia może doprowadzić nawet do, nawet do samobójstwa. Często takie wykluczenie jakby spycha też ludzi na, na drogę przestępstwa, o tym, co, o tym co mówiliśmy, więc to jest bardzo ważne dla nas, jako wspólnoty narodowej, wspólnoty też lokalnej, najbliższej, żeby widzieć takich ludzi i wyciągać do nich rękę. A zadaniem państwa, szczególnie w tym ustroju społecznym, w którym jesteśmy, absolutnie nie oceniam, czy on powinien być bardziej liberalny, czy bardziej jakby propaństwowy, czy bardziej. Lewicowy, absolutnie nie chcę wchodzić tutaj w debatę polityczną, ale w tym ustroju, który mamy, również jest to zadanie państwa. Zadanie państwa, które to państwo może realizować samodzielnie przez swoje instytucje albo które może te zadania cedować na instytucje, tak zwanego trzeciego sektora, czyli organizacje pozarządowe, organizacje pomocowe. Korzysta z obu tych form, dlatego że są państwowe instytucje pomocowe które są w samorządach, chociażby gminne czy miejskie środki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, wojewódzkie ośrodki wsparcia rodzin, ale są też, jest też mnóstwo fundacji, jest mnóstwo stowarzyszeń, które zajmują się chociażby pomocą osobom uzależnionym, pomocą sierotom, pomocą w walce z ubóstwem itd. Można by było tych, tych fundacji naprawdę wymieniać Wymieniać mnóstwo, ale rozumiecie o co chodzi, więc nie będę tu zostawał, dlatego że czas nam ucieka, a ja założyłem, że te odcinki nie będą dłuższe niż pół godziny, więc muszę się śpieszyć, chociaż nie chciałbym też uszknąć czegoś ważnego z tego tematu. Moi drodzy, w Polsce zjawisko wykluczenia społecznego istnieje. W Waszym podręczniku jest nawet taki, wprawdzie już troszkę przeterminowany, bo z 2011 roku taka analiza, takie pytanie z ankiety, czy w Polsce istnieje zjawisko wykluczenia społecznego? Widzicie, moi drodzy, że ponad 50, ponad 40% uważa, że tak, prawie 40% uważa, że nie, a 20%, jak to w Polsce, nie ma, nie ma zdania, więc nie jest takie jednoznaczne, czy jest w Polsce świadomość tego, że Wykluczenie społeczne jest ważnym problemem. I to też jest problem, że ludzie nie chcą widzieć zasadniczo tego, co jest złe dookoła nich. Bardzo często lubią żyć w takiej bańce wokół siebie bańce przyjaciół, rodziny, własnego majątku, a to, co gdzieś jest dalej, że ktoś jest właśnie wykluczony, to już to mnie nie dotyczy, to niech się państwo tym zajmie, i to jest wada tego lewicowego patrzenia na. Politykę społeczną, dlatego że bardzo mocno zrzuca ona odpowiedzialność za pomoc bliźniemu, pomoc temu, który jest potrzebny obok mnie na państwo. To jest pewien plus tej liberalnej koncepcji polityki społecznej, że w pewnym sensie ona motywuje ludzi do tego, żeby pomagać sobie nawzajem, chociaż to wiadomo też zależy od wykształcenia zależy od może wykształcenia mi ale wychowania. Ludzi, no bo jak ktoś jest bucem i hamem, to nie pomoże chociażby, nie wiem, system dawał mu za to nagrody. A jeżeli ktoś jest dobrze wychowany ktoś jest człowiekiem, no takim empatycznym, no to pomoże, nawet jeśli sam ma mało. To rozumiecie doskonale, nie muszę, nie muszę w to wchodzić. Więc tu jest, moi drodzy, bardzo duża, bardzo duża kwestia tego, żeby jednak pamiętać, że wykluczenie społeczne. Funkcjonuje w Polsce i ma się całkiem dobrze, niestety. Moi drodzy, teraz co może zrobić państwo, żeby odpowiadać na to wykluczenie? Oczywiście mamy takie, takich kilka instrumentów polityki społecznej. Mamy aktywne i pasywne. Powiedzmy najpierw sobie o tych aktywnych. Społeczno-zawodowe, czyli na przykład roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych, organizacjach pozarządowych, szkolenie i kursy. W powiatach powstawały tak zwane centra aktywizacji zawodowej, gdzie ludziom właśnie z, tych, z tej granicy wykluczenia, czy już wykluczonych, na przykład, organizowano pracę przy wycinkach lasu, przy porządkowaniu ulic, takich no, najprostszych, dlatego że najczęściej to byli ludzie, którzy nie posiadali żadnych kwalifikacji, i w ten sposób taki człowiek tu może wynagrodzenie było mniej ważne niż takie poczucie pewnej rutyny. Bardzo często ci ludzie, moi drodzy, oni. No, nie dawali rady w tej pracy, dlatego że byli przyzwyczajeni już do właśnie takiej wyuczonej bezradności. To też jest bardzo ważne pojęcie, ta wyuczona bezradność czyli takie przeświadczenie, że cokolwiek bym próbował, to i tak mi się nie uda. Moi drodzy, pamiętajcie, właśnie to pojęcie wyuczona, wyuczona bezradność. Kolejne jakby instrumenty to instrumenty edukacyjne, czyli stymulowanie do podjęcia nauki, do chodzenia na kursy, do uzupełniania wykształcenia, do tego, żeby człowiek się cały czas uczył. Bo pamiętajcie, moi drodzy, kto się nie uczy kto się nie rozwija, ten się zwija. Zatrzymuje się w rozwoju. A jeżeli się zatrzymujemy, to tak naprawdę no, stoimy w miejscu, czyli cały świat nam ucieka, to tak jakbyśmy się to tak jakbyśmy się cofali, więc warto czytać, warto się uczyć, warto. Rozszerzać swoje wykształcenie. Moi drodzy, jak nie dać się wykluczyć pod kątem społecznym, pod kątem zdrowotnym, bo mamy, moi drodzy, też instrumenty zdrowotne, a więc badania profilaktyczne, terapia rodzinna, programy korekcyjne już nawet w szkołach po to, żeby unikać niepełnosprawności, unikać późniejszego obciążenia własnego zdrowia i ewentualnego wykluczenia właśnie ze względu na te. Przyczyny zdrowotne. No i ostatni instrument aktywny, aktywny, chyba najszerszy, bo społeczny, czyli ośrodki wsparcia, świetlice, kluby, yy, yy, środowiskowe domy samopomocy, wolontariat, imprezy kulturalne, imprezy sportowe, turystyka. Wszystko, co możecie sobie wyobrazić, a co będzie zachęcało ludzi do tego, żeby wyjść z domu i wziąć czym udział. Nawet koncert, nawet piknik rodzinny organizowany przez gminę jest takim aktywnym instrumentem e, aktywizacji społecznej, aktywnej polityki e, polityki społecznej, moi drodzy. Więc to były te aktywne e, jakby instrumenty prowadzenia polityki e, prowadzenia polityki społecznej. Mówiłem, że są jeszcze pasywne, moi drodzy, pasywne, czyli bierne. A więc państwo bezpośrednio nie robi nic, ale e, może na przykład poprzez prawodawstwo całe doprowadzić do tego, że, opłacanie, że pomaganie będzie się w jakiś sposób opłacać. Opłacać się oczywiście nie finansowo, ale na przykład będzie ludzie będą czuli, że, że warto pomagać, dlatego że jest to dobrze widziane w naszym kręgu kulturowym, więc. Pasywne, czyli bierne, to są zawsze takie instrumenty, takie środki, w których państwo bezpośrednio nie robi nic, tylko wytwarza pewien klimat wokół siebie, który zachęca innych do tego, żeby coś, żeby coś robić. I teraz moi drodzy, z racji tego, że zostało nam naprawdę niewiele czasu, chciałbym omówić jeszcze problem, tak naprawdę, bezrobocia bo to jest bardzo ważne. Problemów o kryzysie rodziny mówiliśmy, o systemie opieki zdrowotnej nie będę mówił, nie będę w to wchodził, moi drodzy, nie będę tego, nie będę tego dotykał, bo moglibyśmy pewnie mówić o, o polskim systemie opieki zdrowotnej bardzo długo. Zresztą teraz w dobie koronawirusa widzimy i czytamy artykuły, które mówią, że szpitale ciągną ostatnim tak naprawdę ostatnimi siłami. Zresztą ja niestety w Wielką Środę, w Wielki Czwartek też byłem w szpitalu ze względu na taki drobny wypadek. Byłem z synem, więc widziałem też na żywo jak ten szpital funkcjonuje w dobie, w dobie koronawirusa. No i oczywiście ci ludzie robią co mogą, ale system jest jaki jest, więc to zostawimy moi drodzy. System opieki zdrowotnej, nie będziemy o tym mówić. Doczytacie sobie ewentualnie, bo zresztą to znacie. Wielu z was chodzi po specjalistach, chodzi do szpitali, więc wiecie dokładnie o co chodzi. Chciałbym omówić za to problem bezrobocia, dlatego że bezrobocie, moi drodzy, to są takie kwestie mocno pojęciowe kwestie, które należy omówić kwestie, które jakby warto jest też znać, dlatego że to się może raz pojawić na maturze, a dwa, że są to pojęcia, definicje, których nie używamy na co dzień, na co dzień w naszych rozmowach, stąd też warto je poznać, bo wiadomo, im człowiek zna więcej mądrych słów, tym na inteligentniejszego wychodzi w towarzystwie, ale nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żebyśmy dobrze poznali temat, o którym mówimy. Więc zaczynamy, moi drodzy, o bezrobociu. Czym jest bezrobocie? Bezrobocie, moi drodzy, jest stanem bezczynności zawodowej, osoby będącej w stanie taką czynność podjąć. Nie? Proste. A więc ktoś nie pracuje, a mógłby pracować. Czyli jak nie pracuje, to znaczy, że jest na bezrobociu. Dobre bezrobocie jest wtedy, kiedy jest między 3 a 5%, bo wtedy oznacza, że jest po prostu takie, taki ruch w interesie. Jedni się zwalniają, drudzy się zatrudniają. I w Polsce przed koronawirusem rzeczywiście rzeczywiście takie bezrobocie było jeszcze za marzec są dane, że bezrobocie wynosiło bodaj 5,5% w skali w skali roku więc jest to bardzo dobry wynik ale już spływają informacje o tym, że firmy zwalniają w Polsce może nie będzie takiego dramatu ale w Hiszpanii czytałem dzisiaj artykuł o tym, że już 40 osób mogących podjąć pracę i pracujących przed pandemią koronawirusa nie ma już pracy, więc no, jest dramat. I oby takiego dramatu w Polsce nie było, bo yy, no, nasz system pomocy społecznej, nasz ZUS, nie będzie w stanie wypłacić yy, tylu kuroniówek, czyli yy, tych yy, świadczeń, yy, zasiłków dla bezrobotnych, i naprawdę, yy, naprawdę będzie to bardzo duży problem. Więc yy, no, musimy jakoś się spiąć, przezwyciężyć tego koronawirusa yy, i odmrażać gospodarkę, bo inaczej bo inaczej, moi drodzy, naprawdę czeka nas kryzys, taki jak, taki jak chociażby w Hiszpanii. Tylko pamiętajmy, że Hiszpania też była w dużo gorszej sytuacji gospodarczej niż Polska przed koronawirusem, ale to zostawmy. Więc wracamy, moi drodzy, do naszego podręcznika. Mamy rodzaje bezrobocia. Bezrobocie frykcyjne to jest takie pojęcie, o którym mogliście nie słyszeć. To jest takie bezrobocie, które jest pożądane, czy takie normalne w sytuacjach rynkowych, a więc dotyczy osób, które są krótkotrwale bez zatrudnienia, dlatego że już znaleźli sobie miejsce, inne pracy, albo wracają do pracy po jakiejś przerwie. Czyli takie bezrobocie, bezrobocie frykcyjne jest objawem, oznaką dobrze funkcjonującej gospodarki. Drugi rodzaj bezrobocia to, moi drodzy, bezrobocie technologiczne bezrobocie technologiczne, które jest tak jak widzicie skutkiem postępu technicznego i unowocześnienia produkcji, a więc to co do tej pory robił człowiek, zaczął robić robot i ze względu na to należało tego człowieka zwolnić. Bardzo często takie bezrobocie, moi drodzy pojawia się w dużych fabrykach ale w dzisiejszym systemie też pracownikom proponowane są kursy, żeby się przeszkolić czy takie miękkie, tak zwane miękkie szkolenia, jak założyć własny biznes i tak dalej, ale no, pamiętajmy, że takie bezrobocie technologiczne jest. I najgorsze, bezrobocie ze względu na przyczyny to bezrobocie strukturalne. O tym już mówiliśmy. Najlepszym przykładem bezrobocia strukturalnego to jest właśnie zamknięcie PGR-ów, gdzie zamknięto całą branżę. Zamknięto branżę państwowych gospodarstw rolnych i wyrzucono wszystkich, którzy tam pracowali, a ich kwalifikacje nie przydadzą się nigdzie indziej. To samo się stało z polskim włókiennictwem, w łodzi, z polskim górnictwem węgla kamiennego na Śląsku i w Zagłębiu. Z, z innymi też, ze stoczniami, chociażby na wybrzeżu. A więc zamknięto całe działy gospodarki, całe branże. No i ludzie, którzy tam pracowali, ciężko im było znaleźć, znaleźć pracę gdzie indziej. Więc to było bezrobocie ze względu, podział bezrobocia ze względu na przyczyny. Teraz, ze względu na przyczyny, jeszcze kontynuujemy. Moi drodzy, mamy bezrobocie koniunkturalne, cykliczne. Tutaj. Yy, to jest związane z tym, że w gospodarce występują takie cykle. Raz jest koniunktura na coś, raz nie ma. Jeżeli mamy spadek gospodarczy, recesję, zmniejsza się popyt, ludzie mniej kupują, a więc fabryki mniej produkują, więc wtedy fabryki zwalniają. Jeżeli ludzie zaczynają się bogacić, chcą więcej kupować, fabryki zatrudniają. No, najprościej, jak można to wytłumaczyć. No, i mamy jeszcze bezrobocie sezonowe. Tutaj branże związane z sezonowością to budownictwo przede wszystkim chociaż teraz przy tych zimach które mamy to można i przez całą zimę pracować ale zazwyczaj tak się mówi że budownictwo jest branżą sezonową wiadomo ogrodnictwo, rolnictwo to też są branże sezonowe turystyka no to chyba taki najlepszy, najlepszy przykład więc tu rozumiecie moi drodzy ze względu na czas tutaj musicie pamiętać bo to bardzo łatwo się pomylić bezrobocie krótkookresowe przez okres niedłuższy nie dłuższy pamiętajcie, moi drodzy, niż yy, 3 miesiące, bezrobocie średniookresowe, przez okres od 3 do 6 miesięcy, bezrobocie długookresowe od 6 do 12 miesięcy i bezrobocie chroniczne, czyli długotrwałe, lepiej zapamiętajcie, chroniczne, bo będzie wam się mylić długotrwałe z długookresowym. Które trwa powyżej roku, a więc krótkookresowe, średniookresowe, długookresowe i chroniczne. Czyli ciągłe. Krótkookresowe do 3 miesięcy, średniookresowe 3-6 miesięcy, długookresowe 6-12 miesięcy. No i chroniczne to jest powyżej, powyżej jednego roku. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne i bardzo często to moi drodzy się na maturze pojawia. Mamy jeszcze ze względu na status prawnej osoby, to jest takie moi drodzy sytuacja dość ciekawa, bo mamy tak zwane bezrobocie rejestrowane, a więc ludzie bezrobotni rejestrują się do powiatowych urzędów pracy, tam zostaje im nadany status bezrobotnego no i urząd pracy może nam przedstawić ofertę pracy. Jeżeli my z tej oferty nie skorzystamy, to możemy zostać wykreśleni z tej listy, z tej listy osób bezrobotnych, a czasem ta oferta może nam się w ogóle nie, nie spodobać, na przykład mój kolega Historyk po studiach dostał kiedyś propozycję pracy, jazdy taką małą ciężarówką w firmie odbierającej odpady. Uważał, że to nie jest praca na jego kwalifikacje, jego zdolności. Odmówił podjęcie takiej pracy, no i wykreślono go z, z, z tej listy bezrobotnych, więc to musimy pamiętać. Inny rodzaj bezrobocia, moi drodzy, ze względu na status prawny, to jest bezrobocie nierejestrowane, ukryte, często się o nim mówi. To są ludzie, którzy nie, nie mają pracy, takiej stałej, ale nie chcą się rejestrować w urzędzie pracy, z różnych, z różnych względów może takich, że czasami dorabiają sobie w szarej strefie że nie chcą rejestrować firmy, cały czas coś, coś robią, ale nie odprowadzają od tego podatków. Pamiętajcie, bezrobocie ukryte Często y, może, być, y, może być właśnie związane raz, że z, z szarą strefą, a dwa, y, często są to ludzie, którzy y, właśnie już do, dotykają tego wykluczenia społecznego. Musimy to rozróżnić, nie? Bo, y, bo czym innym jest człowiek, który akurat nie ma pracy, bo mu się jedno zlecenie skończyło, zarobił kupę pieniędzy i czeka na następne, nawet przez pół roku. A czym innym jest człowiek, który nawet nie wie, że powinien iść do Urzędu Pracy i zarejestrować się jako bezrobotny. Więc o tym, moi drodzy, o tym pamiętajcie. Moi drodzy, więc dlaczego, jakie mamy przyczyny bezrobocia? Mówiliśmy o tym, o tym skąd się bierze, skąd się bierze bezrobocie, o tym jak państwo może reagować na bezrobocie, też już sobie też już sobie moi drodzy mówiliśmy tu jeszcze raz wspomnijmy może o tych metodach aktywnych i pasywnych w kontekście walki w kontekście walki z bezrobociem metody aktywne to działanie na rzecz utrzymania istniejących miejsc pracy, działanie na rzecz wzrostu zatrudnienia poprzez tworzenie nowych stanowisk prowadzenie szkoleń, promowanie małej przedsiębiorczości organizowanie prac interwencyjnych itd. itd. A metody pasywne to yy, praca na tym, co już jest, a więc podział istniejących stanowisk, obniżanie wieku emerytalnego, dzielenie czasu pracy, wydłużenie trwania obowiązku szkolnego, udzielanie zasiłków i świadczeń socjalnych, yy, to, to są właśnie, moi drodzy, metody pasywne, które są słabe, dlatego że no, co, co z tego, że każemy, yy, nie wiem, yy, żeby dzieci poszły rok później do szkoły, żeby weszły rok później na rynek pracy, skoro to jest tylko odwlekanie w czasie. A nie rzeczywista, rzeczywista walka, walka z, problemem, z problemem bezrobocia. Moi drodzy, o statystykach bezrobocia w Polsce już mówiłem. O polityce społecznej też już troszkę mówiłem. Zachęcam was do tego, żebyście, moi drodzy, ten temat w podręczniku, albo gdzieś indziej sobie przeczytali, żebyście na temat wykluczenia społecznego i na temat w ogóle problemów życia społecznego w Polsce czytali szczególnie prasę. Internet też w pewnym sensie jest prasą, więc czytajcie sobie portale internetowe, interesujcie się tym, co się dzieje na świecie. Wiem, że nawet w połowie pewnie nie powiedziałem tego, co chciałem dzisiaj powiedzieć, ale no wiadomo, że moja dygresyjna osobowość wiała górę, a nie chciałbym tego filmu przedłużać. Więc moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach i ja się postaram na te pytania odpowiedzieć. Zachęcam Was do tego, żebyście zostawili po sobie ślad i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia i mam nadzieję, że już wkrótce kolejne oko na społeczeństwo, nasza kolejna lekcja WOS. -u. Do zobaczenia.